Każdy wie, co to za kubek właściwie. Kubek czerwony, widać. Mamy czerwony, czerwony kolor kubka. Piszemy jak? Kolor, dwukropek, red? Red. No, red, ale bym powiedział background, myślnik, kolor, red, bo to background kolor. Napis na nim zapewne jest biały i kolor wtedy bym miał white. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu frontowców. Justyna już właściwie wymiata, mam nadzieję, że wielu z was również. Mam nadzieję, że za rok to w ogóle będziecie, i ty Justynko, i wy będziecie w stanie robić magię i będziecie tak w stanie, jak się będziecie przykładać, będzie wam się chciało, zarabiać dużo pieniędzy. I z tych pieniędzy też będziecie robić wiele dobrego w swoim życiu dla innych, prawda? Tak jest. Bo na tym też polega życie. No dobrze, ale to co z tym zrobicie, to już zależy od was, bo wy się uczycie, to wasze możliwości, wasze chęci i wasz sukces ewentualny i wasze pieniądze ewentualnie. Ja zachęcam. Natomiast mamy tak, że dzisiaj spotykamy się po raz czwarty, godzina przed nami. No i dzisiaj będziemy kontynuować tworzenie strony, ale oczywiście przy okazji tworzenia strony będziemy też uczyć się wielu innych rzeczy związanych z tworzeniem strony oczywiście. Najpierw pytanie jest tylko, jak ci się podoba? Jakieś trudności, coś gdzieś? Jak na razie to wygląda? Jest luzik. Na razie jest luzik, jest, wręcz jest wspaniale, można powiedzieć. Tak jest. W porządku. Dobra, widzę, że mamy tutaj, może jeszcze lepiej będę widział, jak sobie zrobię o coś takiego. I u siebie przynajmniej parę tutaj zrobię powiększeń, wtedy rzeczywiście będę widział lepiej. Widzę, Justyno, że mamy stronę internetową. Czy mogłabyś pokazać nam, jak ta strona wygląda po naszym ostatnim spotkaniu? Przypominam, że przy ostatnim spotkaniu też były pliki źródłowe, jakby ktoś chciał do tego momentu wszystko mieć. No i mamy tutaj, widzę stronę o kosmosie, mamy na górze, to wszystko jest element headera, tak? Bo widzę, że w tym headerze mamy IMG, czyli ten obrazek mamy. Tak, i mamy stronę o kosmosie dla Mieszka, mamy niżej. No dobra, i później mamy przejść do nawigacji. Generalnie będę chciał, żebyśmy na przykładzie tej strony zrobili sobie później ją też responsywną i w ogóle wiele rzeczy pewnie. Natomiast teraz chciałbym jedno zadanie, żebyśmy sobie wykonali, żeby ta strona o kosmosie dla Mieszka była napisana dużymi literami lub wielkimi literami, jak to woli, bo obie formy są poprawne. Natomiast właśnie nie chciałbym, żebyśmy napisali to ręcznie, czyli wpisali stronę o kosmosie. Chciałbym, żebyśmy za pomocą właściwości CSS to zrobili. Dlaczego? Ponieważ CSS służy nam tak naprawdę do tej warstwy wizualnej, wyglądowej i w HTML-u, ponieważ jest to kwestia wyglądu w dużej części, te wielkie litery, nie powinniśmy w HTML-u pisać wielkimi literami. Możemy oczywiście, nic złego się nie stanie, ale powinniśmy to robić raczej w CSS-ie. No więc dobrze, więc zobacz, mamy coś tam w CSS-ie, zobacz, jest tam coś w CSS-ie, jakbyśmy tam zjechali. No coś tu. Coś gdzie my jeszcze to mamy? Mamy odnosienie, zobacz, mamy już odnośnik do H1, czyli nasza H1, która jest w headerze. Tak to wygląda w strukturze HTML na ten moment. Gdybyś tylko nam pokazała jeszcze tą strukturę HTML, wiem, że ty to wiesz, ale być może ktoś zapomniał już od ostatniego spotkania. Co, niżej zjedziemy strukturę HTML-ową niżej. A. Zobacz, czyli mamy header, mamy IMG, mamy H1. I teraz zajmiemy się tą stroną o kosmosie dla Mieszka, czyli tym tą H1. OK, odwołujemy się do niej poprzez budowanie selektora, przypominam, header H1, czyli wszystkie H1, które są w headerze, w tym momencie będą tak ostylowane. I mamy taką właściwość, która nazywa się text transform. Teraz pytasz mnie, czy trzeba znać angielski, robiąc strony internetowe. No, przydałoby się. Przydałoby się, ale czy też któraś z tych tutaj właściwości jest jakaś trudna do zapamiętania? No nie. Raczej nie. I mamy taką właściwość właśnie text transform. Jak zaczniesz ją wpisywać, zresztą tylko spróbujmy. W sumie to zapytam, czy pisać jakby tekst jest, tutaj. Jest pytania, pytania. Tak? Wszystko jedno, w jakiej kolejności piszemy tutaj te rzeczy. Jak sobie przypomnimy coś, to możemy na końcu dodać. Czy jakoś to robić, żeby to miało sens jakoś logicznie, żeby łatwiej znaleźć. Na razie bardzo dużo tych właściwości nie mamy, ale. Bardzo ci dziękuję za to pytanie. To jest wcale nie musi być zazwyczaj jakoś dużo specjalnie właściwości więcej. To nie jest tak, że jest ich tutaj sporo no więcej. Tak, bo więcej pewnie. Wiemy. Tak. Natomiast ale czy sobie to na pytanie koniec jest jak najbardziej słuszne. Kolejność co do właściwości, co do samego jakby działania mechanizmu, jeżeli mamy tylko po jednej właściwości, czyli nie powtarzamy ich, no to kolejność nie ma kompletnie znaczenia. Czy ten font size będzie na początku, czy na końcu, kompletnie to jest bez znaczenia.
To jest tylko i wyłącznie ich kolejność jest kwestią konwencji w takim wypadku, czyli przyjęło się, że piszemy od najważniejszych właściwości do najmniej ważnych. Pytanie, które są najważniejsze. No i dla każdego twórcy stron internetowych mogą być inne, ważne. Ja bardzo lubię na początku określać takie, które są związane z całym obiektem, czyli na przykład jego szerokość, wysokość, sposób wyświetlania, czyli ten tak zwany display, o którym coś tam sobie wspomnieliśmy, że jest display block, prawda? Widzieliśmy ten display block, bo przerabialiśmy ten nasz IMG na display block. Czyli te właściwości związane z całym elementem piszę na górze, natomiast czym niżej, to, no to używam, nie wiem, font, size, color, takie, które są w ten sposób. Tak? Czyli najpierw jakby z elementem, później z jego miejscem na stronie, potem takie różne związane. Czyli ten margin, tak naprawdę, jeżeli tutaj byśmy przyjęli, że mamy tylko te właściwości, które tutaj napisałaś, to na samej górze umieściłbym margin i padding. Później to już tak naprawdę font, size, color, text align, background, color. Pewnie background, color umieściłbym wyżej, podobnie jak color, potem umieściłbym font, size, potem text align. Gdybym to robił tak, że tak powiem, z głową myśląc. Tak jest. Natomiast z punktu widzenia tego nie ma to znaczenia, tak, jakby działania. Polecam jednak przyjąć taką konwencję, że jak uważamy, że dana właściwość jest ważniejsza naszym zdaniem, czyli określa jej pozycję, sposób formatowania, to wyżej. Czy ten tekst transform akurat on by się moim zdaniem nadaje idealnie na sam dół. Czyli mamy coś takiego jak tekst transform i tutaj mamy różne możliwości, tak, które nam podpowiada. Natomiast jeżeli znamy angielski, stąd moje pytanie o angielski, no to zobacz, mamy tutaj uppercase, czyli właśnie pisane wielkimi literami. Nieważne jakimi literami mamy teraz napisane tak naprawdę, bo on nie zmienia na zasadzie jest mała to zrób dużą, jest duża to zrób małą, tylko wszystkie litery, które ewentualnie są, są pisane wielkim, są wielką literą pisane właśnie. Tak jest. Jeżeli zapiszemy teraz i zobaczymy rzeczywiście, co my tam mamy, to zobacz, zostało to napisane rzeczywiście wielkimi literami. No dobra, mamy coś takiego, wspaniale albo i nie, natomiast wróćmy teraz, bo napisaliśmy sobie to w CSS-ie, przypomnieliśmy sobie, że piszemy tutaj, umieściliśmy ten znacznik style w headerze, natomiast chciałem Ci pokazać jeszcze dwie inne możliwości umieszczania stylu w CSS. Najczęściej używa się zewnętrznego pliku. Przy robieniu tego typu stron, zresztą później jak zobaczysz, kiedyś dojdziemy do tego, że zobaczysz, że to wszystko się jakby będzie tworzyło trochę niezależnie od nas, natomiast dzisiaj wszystko piszemy jakby ręcznie, wpisujemy sobie w danym miejscu i takim najlepszym sposobem jest zewnętrzny plik, co powiedziałem, ale istnieje też sposób wpisywania stylów bezpośrednio do elementu, bezpośrednio, czyli mamy już jeden sposób, znamy jako znacznik style na stronie. Drugim elementem będzie zewnętrzny plik i to zrobimy za chwilę. Natomiast teraz chciałbym, żebyś przeszła właśnie w strukturze HTML do tej naszej H1. I zobacz, mówiliśmy, że mamy tutaj w tej H1 możemy używać atrybutów. W każdym takim znaczniku możemy użyć atrybutu na przykład class, który polega na tym, że damy nazwę tego elementu czy tych elementów. Mamy też atrybut zamiast class wpisujemy ID, czyli identyfikator, wtedy kiedy chcemy rzeczywiście, żeby ID, taki atrybut pozwala, można go co prawda używać wielokrotnie na stronie, bo strona nam przed tym nie broni, ale powinniśmy go używać tylko raz, że to jest element identyfikujący. Wiele osób z różnych powodów, a już przy stylach CSS w ogóle rezygnuje z używania ID, więc też ucząc się dobrych praktyk, tam gdzie nie potrzeba, nie będziemy w ogóle ID używać. Natomiast jest jeszcze atrybut, który też wszędzie możemy użyć, który nazywa się style. Dokładnie tak samo, jak nazywa się nasz znacznik, którego użyłeś wyżej. Więc gdybyś teraz w tej H1 mogła napisać atrybut style. Świetnie. To odpowiada. Dokładnie. Znak równości. Mamy, od razu ci wstawił tam cudzysłowy, tak? I teraz zobacz, podpowiada nam różne właściwości. I w tym momencie możesz dokładnie robić to samo, co pisałaś w konkretnym selektorze, który tam mieliśmy, header H1. Przy czym to, co my piszemy bezpośrednio, to się mówi CSS liniowy, czyli tutaj w linii dla tego elementu, nadpisuje nam to, co mamy w inny sposób przekazaliśmy. To też oczywiście są pewnego rodzaju, że możemy powiedzieć mu, jak to ma priorytet, to, ale nie bawmy się w takie szczegóły. Domyślnie jest tak, że będzie miało, nadpisze nam. I możemy to sprawdzić, pisząc na przykład background color. Bo pamiętam, a ten border, color, a może border sobie wstawię. Bo ale możemy, tylko najpierw wygląda. Proponował background color, ponieważ borderu nie używaliśmy, a chcę ci pokazać, że jakby zmieni nam kolor rzeczywiście. No tak, to jest ważniejsze. Tak, dokładnie. Jakikolwiek byle to. Dokładnie, testujmy też różne kolory.
No i porównajmy teraz na naszej stronie. Na pewno będzie ładnie tu wyglądać. Na pewno, ale to o, no jest wspaniale. Natomiast zwróć teraz uwagę, że jak wjedziemy na H1, to zobacz, jakie są style pokazane. Mhm. Czyli wybierzmy tak, dokładnie tak. I zobacz, co tutaj jest na pierwszym miejscu. Mamy element style, nie? Zobacz, mhm. Czyli dokładnie dla tego elementu. Tu, to tak. Jest tylko i wyłącznie ten element, to ma, tylko w nim to napisaliśmy. I to nadpisuje, zobacz, header H1 ma już skreślony background color, mhm. Ponieważ to nadpisuje. I nie chodzi tylko o to, że to występuje później niż te nasze style CSS. Po prostu to ma swoje pierwszeństwo, prawda? Mhm. Jasne. Więc w ten sposób to zadziała. No dobra, chcę ci jeszcze pokazać jeden eksperyment, czyli... Albo dobra, nie będę ci pokazywał tego eksperymentu. Pokażę ci teraz, czyli wiesz już, że można liniowo. Jakie chcesz, tam możesz sobie wpisać. Mhm. Tak nie robimy. Dlaczego tak nie robimy? No choćby dlatego, że bardzo rzadko chcemy stylować pojedynczy element w taki sposób. Znaczy, najczęściej jest tak, że stylujemy coś, co ma wiele elementów, tak? Czyli nasze wszystkie H1 na stronie mają mieć podobne zachowanie, podobny wygląd. I teraz pisać w każdej i potem zmieniać w każdej byłoby kompletnie bez sensu. Ten kod jest, staje się nieprzezroczysty, trudny do edycji. Co więcej, jest taka zasada, że nie powinniśmy za bardzo jakby łączyć HTML-a z CSS-em. Tu jasno go połączyliśmy, nie? Więc o ile łączymy też w jakiś sposób tutaj w style, wklejając w header, to jednak jest to niezależna część dokumentu. Tutaj wszystko walimy w jedno miejsce, więc to jest... I potem trzeba to znaleźć, chociaż nie, no, w przeglądarce się znajdzie w narzędziach. Tak, i będziesz szukać w przeglądarce. Ale tak. Tak, więc to jest kompletnie... Znaczy, generalnie to nie jest dobra praktyka. Czasami w pewnych sytuacjach technika tego wymaga, że tak się to robi w różnych, już bardziej zaawansowanych rzeczach, natomiast nie jest to tak, że ręcznie sobie często wpisujemy tutaj w to miejsce. Więc czasami z lenistwa. Na, tak robimy, to od razu ci powiem. Okej, to muszę tylko tą jedną H1 zmienić, nie chcę mi się wszystkich styli tam edytować, czy coś, nie będę tam wchodził, chcę tutaj szybko napiszę, nie? Żeby ona była trochę większa albo inny kolor miała. I spoko, to jest zła praktyka, ale ja wiadomo, że świat jest pełen złych praktyk, byleby działało. No, żeby coś wypróbować, nie, ale to w przeglądarce mogę wypróbować, to też bez sensu. No możesz wypróbować pisząc od razu w stylach CSS, czyli w osobnym pliku, to, tak. To jak zrobimy za chwilę. No też to będzie bardzo dobrze zrobione. Więc ten styl możemy tutaj jakby na razie wykasować. Wiemy, że taki atrybut jak style występuje. Dobra? Jest to kolejny, który warto zapamiętać. Jest taki atrybut, możemy go użyć, ale nie jest nam w tym momencie potrzebny do niczego. Natomiast chciałbym, żebyśmy nasze style CSS przenieśli do osobnego pliku. Czyli tak, jak to powinno wyglądać. Pierwszą rzeczą, którą moglibyśmy zrobić, to jest założyć nowy plik. Zobacz, mamy tutaj, stworzyliśmy wcześniej sobie folder images, w którym mamy jedną grafikę póki co. Warto byłoby stworzyć nowy folder, żeby ładna struktura nam się robiła w naszej pracy, który nazwiemy, to jest z angielskiego, albo style pojedyncze, albo styles, ZES, albo CSS po prostu, różnie to się nazywa, jak to potrzebuje, więc styles jest ok. I teraz możemy sobie założyć tutaj plik, który pojedynczo możemy nazwać, albo czasami nawiązujemy do elementów, które stylujemy, czyli na przykład osobny byśmy mieli plik dla headera, osobny dla nawa, osobny dla footera i tak dalej, albo dla całej strony już możemy sobie, bo na razie w takich projektach jak ten, który jest bardzo mały generalnie, to polecam zrobić sobie po prostu jeden plik style. Świetnie. Zobacz, nawet Visual Studio Code jest tak miły i sympatyczny, że ładne daje nam domyślnie ikonki, prawda? A czemu to jest hash? A czemu to jest hash? To już napis do Billa Gatesa w przerwie między promowaniem tamtego, różnych innych rzeczy, może ci odpiszę. Dobra, więc mamy tutaj style.css. Indeks na pewno nas nie dziwi, ta ikonka, nie? Bo tam znaczniki zamykający, otwierający nam się tutaj podoba. Tak. Ten hash, który tam jest, też jest formą odwołania w CSS-ie do identyfikatora. Ale to może sobie zaraz też pokażemy, albo nie, albo i później. Przenieśliśmy sobie style CSS. To przenieśmy, czy stworzyliśmy, przenieśmy wszystko, co napisaliśmy tutaj,
bez tego znacznika style, bo już w dokumencie CSS-owym w ogóle się nie posługujemy znacznikami HTML-a. Wszystko to, co mamy tutaj w środku, jest jakby dla nas jak najbardziej, czyli bez tego style przenosimy. Wszystkie nasze reguły, które stworzyliśmy, przenieśmy sobie tutaj, Ctrl-S, wspaniale, zapiszmy Ctrl-S, tak zapisałeś, wspaniale. Tak, no i zobaczmy, czy rozwaliło. Sprawdzimy, czy się rozwaliło. Widzimy teraz, że są tylko domyślne style. Tak by nasza strona wyglądała domyślnie. W ogóle do tego. Brawo, brawo, oczywiście jest na wspaniale. Nie stworzyliśmy żadnego połączenia między tym dokumentem. One są tylko gdzieś tam w jednym folderze nadrzędnym, które tutaj o dziwo nazywa się spotkanie 2 zamiast spotkanie 4, bo widzę, że się nie przełączyliśmy na spotkanie 4, ale nie przejmujcie się, będą do dzisiejszego spotkania naszego też pliki źródłowe. I co moglibyśmy zrobić? W jaki sposób, tak jak mówisz, musimy powiedzieć naszej przeglądarce, że jak ona będzie wczytywała tą stronę, żeby wczytała też ten plik style CSS. I mamy do tego specjalny znacznik. Jak zaczniesz, wpiszmy link po prostu. To wywalam te style tutaj. Można wywalić, nawet jeżeli one by tutaj zostały puste, to no nic to nam nie przeszkadzają. Nic nie zrobią złego, nie tego, są niepotrzebne, więc wywalamy oczywiście, ale też gdyby zostały, nic się nie stanie. Okej, zobacz, nawet nam podpowiadał troszkę, czy ten Emmet nam od razu dołożył pewną rzecz, bo on wie, że przez linka to my chcemy style sheet. Albo sheet, jak ktoś tam mówi, jak ktoś sobie tam mówi, nie chce, mówi. Więc mamy tutaj, mówimy wyraźnie, że chodzi nam o dokument typu, że to, co będzie wczytywane, informujemy przeglądarkę, to będą właśnie te style CSS. A ten href oznacza tutaj referencja, hiperłącze, referencja, tam wskazujemy na właśnie, na miejsce, gdzie ten plik stylów CSS jest. Nawet podpowiada. Nawet wszystko podpowiada, można nie pisać. Nawet podpowiedział, dokładnie. No i teraz mamy i zobaczmy, odświeżmy, czy to rzeczywiście, jeżeli już się zapiszemy, to czy nam to zadziałało w nowym naszym tym. No i świetnie, mamy, działa, jest fantastycznie. Mogłabyś mnie zapytać, czy więcej tych linków można tu wstawić do różnych stylów? Można, jak najbardziej, można do wielu plików tutaj wstawić, jak jest jakaś taka potrzeba, to można. Ale na tak się przełączam, żeby cię widzieć, bo tam tak. Magię mi tu zrobiłeś z przełączaniem. Magię, to prawda, no tak, żeby nam łatwiej było między stroną, tak, żebyśmy nie musieli strony obok tutaj. Tak, bo się wtedy, żeby wszystko się ładnie mieściło, więc mamy stronę na drugim jakby ekranie, się przełączamy między nimi, natomiast tutaj, jak widzisz, udało się coś takiego zrobić i teraz gdybyśmy weszli w network, czyli wrócili do narzędzi w przeglądarce, zobacz, naszych programistycznych i mamy tam na górze, niestety nie widzimy wszystkich, ale możemy, mamy strzałki, mamy network, to wymaga jeszcze, albo w tym wypadku już nie wymagało Ctrl-R, zobacz, ile rzeczy on tutaj sobie wczytuje, czyli wczytuje indeks HTML, później wysyła żądanie do tego naszego live serwera, docelowo na hosting, właśnie do tego serwera, gdzie utrzymujemy stronę, daj mi style CSS. Czyli on sobie wczytał indeks HTML, wysłał żądanie też, wczytując HTML, wysłał żądanie o style CSS, zobaczył, że potrzebuje grafiki, wysłał żądanie, wszystko dostał odpowiedzi dość szybkie, w milisekundach, przypominam, że mili oznacza 1000, tak? W tym wypadku, czyli 1000, czyli 6000 sekundy i to dosyć szybko przyszło. Okej. Czyli zobacz, nawet typy mamy. Nas interesują, wspomniałem ten WebSocket, który tam mamy, to nas nie interesuje, bo to jest jakby nie nasze tutaj, tylko live serwera. Natomiast mamy document, stylesheet i JPEG. Tak? Świetnie, świetnie. Można tak powiedzieć, że świetnie na swój sposób. I teraz tak, czy można używać jednocześnie wszystkich typów styli? Jak najbardziej można, jak jest taka potrzeba, czyli można też style, można też liniowe, w znaczniku style i można w osobnym pliku. My pracujemy na osobnym pliku i teraz taka mała uwaga, gdybyś chciała, to zobacz, nawet masz tutaj coś takiego jak view na górze w menu swojego Visual Studio Code. I zobaczmy, jakie tu mamy elementy. Okej, nie w view, tylko w edit w takim razie. Nie w edit też. Ale możemy poprzeglądać sobie coś. Możemy poprzeglądać, oczywiście, że tak.
No, to gdzie zobaczmy idziemy? selection. Czego szukamy? Szukamy podziału naszej strony, żeby wyświetlała nam jednocześnie dwa pliki. Jeśli nie w taki sposób, to pokażę Ci w inny, bo przyznam się szczerze, że z menu z tego zbyt często nie korzystam. Zobacz, czy editor layout jest w ten sposób. Tutaj też. Co my tam mamy? Ok. To się split jakiś. Zobaczmy tu columns na przykład. Świetnie, mamy dwie kolumny, już stworzyliśmy sobie i teraz do drugiej kolumny, jeżeli mamy ochotę, możemy sobie przerzucić. No i okej, możemy sobie pracować, tutaj tak naprawdę nic nie zrobiliśmy poza tym, że możemy widzieć jednocześnie dwa pliki, jeżeli nam są jakoś potrzebne, tak? Żeby się między nimi nie przełączać. Nie wiem, czy dla Ciebie jest tak wygodniej, czy nie, ale no tak. Żebyśmy też poznawali tutaj Visual Studio, jego możliwości. No dobra. Korzystamy już, pamiętajmy z tym link, pamiętaj, link, zapamiętujemy, do CSS-a to link, jak chcemy nowego wgrać, tam domyślnie rel, stylesheet, href, w naszym folderze tutaj jak to wygląda, w naszym całym projekcie, gdzie się znajduje ten plik, mamy to, jesteśmy w domku, przechodzimy do nawa, dobrze? Stworzymy sobie menu. Tak. Okej. Okay. Proponowałbym, żeby nasze menu było podzielone na, no właśnie, na co? Ile byś chciała, żeby było podstron? Bo ja wiem, to zależy, jakie miały być te podstrony. No właśnie, najtrudniej wymyślić, jaka to ma być strona. Rzecz tak. Jasna. Podzielimy na planety. Może zrobimy planety. Księżyce, gwiazdy. Tak. Dobra? Jeszcze okay, exoplanety. Czyli... Nie, to wystarczy nam te trzy tutaj. Pomijmy egzoplanety, czy tam inne planety. Tak. Dobrze, więc mamy nav i w nim powinniśmy umieszczać menu. Są różne konwencje tworzenia menu. Nie ma tak, że trzeba zrobić to w jeden sposób. Najczęściej jest tak, że robimy to w formie listy. To znaczy pozycje menu są jakby elementami listy. Tak się przyjęło, więc tak zrobimy. Dobrze? Jeśli pozwolisz. Czyli jak tworzymy jakąś listę, to ta lista też jest kontenerem. Lista się składa z kontenera, składa się z pozycji tej listy, takich wypunktowanych i w tej pozycji są przyciski, można powiedzieć w pewien sposób, czy hiperłącza, które kierują na stronę. Więc zacznijmy od tej najbardziej szerokiej kategorii, czyli kontenera na listę, która brzmi UL. Znacznik UL, poczekaj, czy tutaj mamy jego rozszyfrowanie, bo mamy order list, OL i unorder pewnie list, czyli nieuporządkowana lista. W tym sensie nieuporządkowana, że nie ma swoich jakby numerków. Domyślnie OL by miała 1, 2, 3, 4. Domyślnie UL będzie miało kropka, 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 czyli takie nieuporządkowane jakby. Okej, zamknijmy to. Zobaczmy, że stworzył nam się od razu ten znacznik zamykający, bo mamy przestrzeń właśnie na tą listę. No i w środku tworzymy sobie każdy element tych trzech, które chcemy. Zróbmy sobie LI. Okej. Okay. Świetnie, zamykamy. Lepiej jest tak, chyba od razu wpisywać to LI. Bez znaczników to lepiej podpowiada i nie trzeba znaczników wpisywać. Może tak być. Dobrze. Czyli pierwsza pozycja. Planety. Pierwsza pozycja, nazwijmy ją tak, planety. Dobrze, zróbmy Ctrl+S, zobaczysz teraz, że nam ładnie to sformatuje, czyli przejdzie do nowej linii, tak żebyśmy widzieli coraz bardziej takie zawężenia. Mamy planety, mamy kropkę, domyślne formatowanie, małe literki, na razie nas tak, to nie interesuje tam. Tak, pewnie trochę to też wynika z tego, że tam font size napisaliśmy 10 w HTML-u w poprzednich lekcjach i to dziedziczy jakby do LI, pewnie dlatego są małe, ale spokojnie poprawimy to sobie. Napiszmy te LI, żeby było ich więcej, tak? Czyli chcemy 3. I teraz rzecz jasna, bardzo łatwo można by to skopiować, prawda? Jesteś w tej linii i spróbuj Ctrl+Shift strzałka w dół. Co się wydarzyło? Nie, to zrobiłam. Bo bardzo być możliwe, że to zrobiłaś. Już mi się te wszystkie skróty mylą. Nie, dobrze. Bo jeżeli jestem w tej linii. Okay, dokładnie, stój w tej linii. To mi cały czas idzie od kursora w dół. Więc lepiej by było. O tak. Teraz będzie dobrze. Muszę być na początku tej linii. Tak, tak. Co prawda chodziło mi coś o coś zupełnie innego. Okay. O zduplikowanie tej linii. No tak. Żebyśmy ją nie zaznaczyli, a zduplikowali. No to teraz to zaznaczyło.
Teraz zaznaczyło. No widzisz, mi też się pracuję w różnych edytorach i wszystkie mylą. Natomiast pozwól, że sobie sam w międzyczasie odtworzę, żeby ci powiedzieć, jaki to jest skrót, czyli sobie wstawię tutaj, stworzę sobie nowy dokument HTML u mnie, prawda? Daj mi chwilkę, ty się tam pobaw, stworzę sobie indeks HTML, wy tego nie widzicie, więc się nudzicie, ja sobie muszę przypomnieć, jaki to był skrót, który pozwalał, ojej, Shift Alt, nie Control, bo powiedziałem Control oczywiście, nie? Shift Alt i strzałka w dół. O, jak ładnie. I możemy sobie teraz tą linię, czy te linie, które zaznaczymy, skopiować. Okej. Okay. I znowu dobra, jak w dół, czyli zapamiętujemy to... Shift, Alt i strzałka w dół. Tak jak mówię, ostatnio trochę w innym edytorze pracuję, więc i te skróty mi się troszkę popierniczyły. Po pierwszej lekcji pomieszały. Tak jest, więc Księżyc, ale pamiętamy, Shift, Alt, strzałka w dół. Dobra, planety, księżyce i gwiazdy. Dokładnie. Okej. Okay. Zobacz, że teraz stworzyła nam się lista i to gdzieś tam można powiedzieć już przypomina nam albo i nie jakąś tam pozycję menu. Początek mamy dobry. Moglibyśmy zacząć to stylować i umieścić obok siebie i to zresztą zrobimy. Natomiast wydaje się, że od razu powinniśmy też wszystkie te elementy umieścić w A. Czy mieliśmy już kiedyś A? Mówiliśmy jeszcze o nie, A. Chyba. A to jest hiperłącze. No jeszcze nie mieliśmy chyba. Okej. Okay. Więc prośba do ciebie, żebyśmy między headerem a nawem, tylko w celach edukacyjnych na chwilę, stworzyli sobie coś takiego jak A. Zróbmy Enter, napiszmy A. No i tam możemy ten zrobić. Tak. I domyślnie nam Emmet tutaj jeszcze umieszcza atrybut href, który mówi, no skoro to jest hiperłącze, to pewnie chodzi ci o to, że ono ma gdzieś przenosić po kliknięciu. Mhm. Taka jest zasada, więc tu możemy wpisać jakiś adres, który lubimy. Co lubimy? Może naszego localhosta wpiszmy. Tak. Czyli? Wpiszmy sobie http dwukropek, czyli tak jak adresy często piszemy, czasami jeszcze S dodajemy, ukośnik. To będzie nasza strona po prostu, startowa. Mhm. I localhost napiszmy. Tu moglibyśmy też użyć tego 127 i tak dalej. Dobra. I localhost. OK. Zobaczymy, czy to zadziała. Wpiszmy tutaj strona startowa. Między A. Tak, między znaczniki A. Jeszcze tak się... Można było start. Z jakiegoś powodu pewnie nie zadziała, ale to zaraz sobie ustalimy, bo jeszcze powinniśmy to akurat pewnie ten port wpisać do nas, czyli 2.5500, pamiętasz, że akurat ten port, bo ten port to jest dowolny, ale akurat... podpowiadał tutaj, nie? Tak, on nie podpowie, bo to dla niego to jest ten 2.5500, nic nie podpowie oczywiście i teraz mamy, teoretycznie prowadzi nam do tego, gdzie sobie stworzyliśmy tą tak zwaną trochę wirtualną domenę, nie? Równie dobrze tu może być napisana jakaś strona internetowa typu http websamuraj.pl, tak? Też przeniesiemy się do websamuraja, jeżeli byśmy chcieli. Teraz... Zapisaliśmy? Tak. To przejdźmy. Już wiem to. Już źle wciskałam to przełączenie. A, nie przełączało ci. Widzisz, tak. Tu można zapomnieć. Mamy tą stronę startową. Zobacz, jest taki link. Wiem, że słabo widoczne, natomiast tam jest taki link niebieski, podkreślony, nie? Kliknijmy w niego. O, dziękuję ci za to powiększenie. Kliknijmy stronę startową. Zobaczcie, przenosi nam, dokładnie nas przeniosło, co widzimy po tym nawet, że nie ma już tego jakby łamanego, prawda? I przy okazji tę stronę nam zrobiło, nie jest na te 150% powiększenie, bo zmienił się trochę URL. Tak? Nie zrobiliśmy tego łamane przez indeks HTML. Bo i tak on domyślnie jest ten indeks HTML. Często jak właśnie wpiszemy sobie jakąś stronę, na przykład websamuraj.pl, indeks.pl i indeks HTML, no to jeżeli tak jest strona zrobiona oczywiście, to nam przenosi właśnie, czy nawet bez tego indeks HTML, i tak nam szuka domyślnie pliku powiedzmy indeks HTML. Na wielu serwerach tak to jest ustawione. Dobra, więc mamy planety, księżyce, gwiazdy, strona startowa, ten link działa. Kliknijmy go jeszcze raz. Przy okazji zobacz, że po kliknięciu jego kolor się tam zmienił, że teraz jest taki, jak już jest kliknięty, aktywny był, to ma taki inny kolor, nie? Ale tak, to nieważne, tak. To tak po prostu się przeglądarka. Takie brzydkie te linki, tak. Przeglądarkowe. A spróbuj teraz zrobić Ctrl-Shift-A.
F5. Może zrobiłaś? Nie jestem tam, gdzie trzeba. Nic się nie dzieje. Nie. Ale gdzie mam być? O, może tak. Nie, ale to na stronie po prostu, tak? Zrób oczywiście Shift F5, bo ten kontrol oczywiście jest niepotrzebny. Zrobiłaś? Mm-hmm. Tak. Dobrze. A, odświeżenie dobrze. Chcesz robić. Mhm. Tak, tak, chcę zrobić odświeżenie. Okej, zobaczcie, przy okazji... Jest czerwone. Przy okazji jest czerwone, chciałam oczywiście innym jeszcze, ale najpierw to, skoro mówisz, że jest czerwone, to rzeczywiście jest czerwone. Nie, bo zapomnisz, co miało być przy okazji. Nie, domyślnie przeglądarka tutaj próbuje też znaleźć Favicona. Szukam Favicon Ico i wysłała takie zapytanie, prośbę do serwera, daj mi też Favicon Ico, ale nie dostaje go z powrotem, dostaje błąd 404, ponieważ czegoś takiego nie ma na serwerze, nie zostało przygotowane. Serwer mówi, ok, rozumiem, o co ci chodzi, bo błędy 400, rozumiem, o co ci chodzi, ale nie mam takiego zasobu. Wcześniej zobacz, on wszędzie dał 200, 200, 200, poza tym 101, które nas nie dotyczy, bo mam taki zasób i ci go dałem, wszystko jest ok. Chciałeś taki zasób, proszę bardzo, daję ci ten zasób, mam go u siebie na serwerze, go dostałeś. No dobra, wróćmy do naszej strony i zobacz, czy masz pytanie jakieś co do tego A, które tutaj mamy? Na tą chwilę, na tę chwilę. No, jeszcze tam jakiś ten tekst podpowiedzi były zawsze na stronie do A, ale to już pewnie do później A? Przejdziemy. Nie, jak się najedzie na link. Jejku, to jest, mam nadzieję, że nikt tak nie robi już. Nie? Natomiast mogę ci zdradzić tak inny jakby tip już teraz, że możemy użyć na przykład atrybutu, który nazywa się target. No tak. Wpiszmy sobie taki kolejność atrybutów nie ma znaczenia, nie ma... też można tak powiedzieć. Czy on może być jak przed krefem, może być po. Zobacz, mamy target, zróbmy znak równości. Ważniejsze znacznie. Tak. O. I znak równości. I teraz użyjmy blank, ale z podkreśleniem na początku. Czyli podkreślenie. Jest podkreśnik. No świetnie, jest podkreśnik, Ctrl S. Tak akurat się często pamięta ten target blank, bo często jest tak, że mamy zrobić, że strona ma się otworzyć w nowym oknie przeglądarki, co ma często sens, jeśli to dotyczy linków, które prowadzą poza naszą stronę. Jeśli tą samą stronę, to bez sensu jest, żeby ktoś klikając otwierało mu się nowe okno. Ale w naszym przypadku zobacz, w tym momencie, jeżeli klikniemy, to otworzyła nam się nowa strona. Już bez, dlatego jest szersza, bo bez narzędzia deweloperskiego. Ale otworzyła nam się. I teraz każde kliknięcie powoduje, ten blank powoduje otwórz nowe okno przeglądarki. Okej, dobra. Mamy coś takiego. Prosiłbym cię, zanim przejdziemy do robienia menu, stylowania menu, to chciałbym, żeby ta strona startowa nasza, czyli ten href, który tutaj mamy, to hiperłącze, ostylować troszeczkę. Więc spróbujmy ją stylować w naszym pliku CSS. Gdzieś dalej będziemy sobie stylować. Pewnie gdzieś dalej, żeby tak też póki co miało to jakąś logikę w tym sensie, że okej, elementy też po kolei łatwiej nam znaleźć, powiedzmy, nawet jak spojrzymy w dokument. Okej, więc jaki znacznik tutaj będziemy mieli? No A, ale pewnie chcesz już jakieś konkretne A. Tak, ale to teraz użyjmy atrybutu, którego, tak jak mówiłem, rzadziej będziemy gdzieś tam używać, na pewno rzadziej niż klasy, identyfikatora. Chciałbym, żebyś użyła identyfikator VA, czyli napisała sobie kolejny atrybut, który tam mamy, który będzie nie klasą, tutaj najpierw. W HTML-u, tak, musimy to zrobić w HTML-u, czyli w naszym znaczniku. I tutaj możemy przed hrefem jak najbardziej. Ten znacznik, ten atrybut nazywa się ID. Super, zróbmy znak równości i przypiszmy nazwę do niego. Może nazwijmy go na przykład... Gdybym sobie pewnie wpisała ID, nie, też nie podpowie. Nie. A co miał podpowiedzieć? Nie, żeby tak szybko. ID jest naszą własną nazwą, więc nic nie podpowie. I tutaj możemy go nazwać tak, jak chcemy. Nazwijmy go na przykład, co on tam ma nam zrobić? Homepage może, co? Link, no nazwijmy go link, myślnik homepage. Możemy używać myślników.
To takie długie nazwy. Oj, będą jeszcze znacznie większe, dłuższe, zobaczcie. Docelowo będę was, ciebie uczył też używania dłuższych nazw, nawet, tak. Bo ma to swój później uzasadniony cel. No i zobacz, i teraz możemy, już nie musimy odwoływać się przez A, tylko możemy odwołać się poprzez odwołanie do identyfikatora. Tak jak wspominałem, założenie jest takie, to jest pewnego rodzaju konwencja, że jak użyliśmy raz takiego ID, to już nie powinniśmy go używać więcej na stronie. Więc wiemy, że to jest dokładnie ten jeden element. I teraz używamy tego hasza, który też się pojawia przy style CSS, czyli tej kratki, tak? Którą tutaj mamy. OK. I napiszemy nazwę, którą tam mieliśmy. Zobaczmy, link, homepage. Przekopiowałeś sobie. Tak. Wspaniale. Okay. Za długie, żeby pisać. No dobra. No i świetnie. No i teraz napiszmy tutaj pewne reguły, które nas interesują, a które ma ten element. A jak tu zrobię, to mi poprawi, spacja zrobi pewnie później, czy nie? Tak, ale nie, ta spacja nie jest obowiązkowa. A, ale na żółto podkreśla coś? Podkreśla dlatego, bo jeszcze mówi, że okej, napisałeś regułę, ale ona jest pusta. A, no tak, dobra. Więc to jest tylko i wyłącznie taki warning, ostrzeżenie, że być może nie o to ci chodziło. Nie jest to błąd, ale ostrzega nas przed pisaniem zbędnego kodu. Dobra, więc napiszmy sobie proszę tutaj, po pierwsze kolor, ten kolor nam się nie podobał, zróbmy, żeby ten kolor był jakiś inny, niech będzie to na przykład kolor black, ok. Dobra, na razie będziemy jeszcze używać tutaj kolorów z tej listy. Druga rzecz, to mamy tam domyślnie było podkreślenie, pamiętasz, że ten link jest podkreślony. I generalnie to nam się w pewien sposób podobało, że ten link jest podkreślony, natomiast nie. Gdybyśmy chcieli, żeby... Nie, nie podobało. Okej, no to świetnie, że ci się nie podobało. Bardzo dobrze. I teraz musimy się zastanowić, jaka właściwość może za to odpowiadać. Wpiszmy sobie gdzieś tekst i zobaczmy, co nam będzie podpowiadał. Zobacz, mamy tekst align, to kojarzymy, nie? To jest tam, tak, gdzie, tak. Jaka pozycja. No ale może tekst decoration, użyjmy. Dekoracja. No to mi wygląda na tło. I zobacz, mamy teraz underline, czyli podkreślenie pod, bo mamy underline, to jest jak underworld, świat podziemny, under pod, no to linia pod. I dobrze, i domyślnie nasza A, gdybyśmy spojrzeli w przeglądarkę, nie musimy tego robić, możemy mi zaufać tym razem, to ma domyślnie underline. Tam rzeczywiście to podkreślenie wynika z tego, że mamy underline. My nie chcemy underline'a, czyli napiszemy tą właściwość i napiszemy tutaj none. Czyli nie miej żadnego. Domyślnie, ale to jest wavy? Nie pytaj mnie, nie mam pojęcia. Ale muszę zobaczyć. A to dobrze, to pierwszy raz w życiu może ja to zobaczę. To w ogóle jest wavy? No widzisz, a to nawet nic nie robi. Ale to wiesz. Nie. Zawsze możesz podejrzeć teraz, zobaczyć, czy ta właściwość jest w ogóle zastosowana, czy tam jest coś nie tak. Czyli najechać na ten nasz, na wiem, stronę startową. Tak, OK, tak jest, ciśnijmy. No i jest to wavy, no ale jak widzisz, to wavy nic tutaj nam nie zrobiło, nie? Nie będziemy teraz wchodzić. Bardzo lubię takie pytania, na które nie znam odpowiedzi. OK, ale wiem, że na pewno jest none i underline, to jedyne, co mnie interesuje tutaj, no poza czasami coś innego, bo i przekreślenie się przydaje, ale tutaj mamy none. Okay. Zwłaszcza przy cenach. Tak. Przekreślenie. Przekreślenie też się przydaje. Najprościej to zrobić, to jest taki znacznik przekreślenia U chyba. To zaraz przetestujemy. Ale to już w HTML-u, gdybyśmy chcieli stylować, ale to nie chcemy w HTML-u zazwyczaj. Okej, dobra, nieważne. Text decoration none, to mi widzieliśmy już, że wave'a nie wiedział, co to jest, więc tam jakby w ogóle nie tak zastosował jakby wave'a, którego nie widzieliśmy. Natomiast zrobiliśmy text decoration none. To zobacz, jak to teraz wygląda. Po najechaniu na ten link, czy coś się zmienia? Czy on jest, po najechaniu się coś dzieje? Nie. Nie widać tam, żeby się coś pojawiło. OK, więc zobacz. Teraz mamy, żebyś sobie wyobraziła też, że stan tego przycisku, czy tego, tej strony startowej, którą mamy, jest określany przez to, bo czy jakby każdy element na stronie ma stan polegający na tym, że na niego najechała myszka. I ten stan możemy określić poprzez użycie takiego elementu, który nazywa się hover. I wróćmy do CSS-a i zobacz, mamy teraz link homepage, możesz to sobie przekopiować, jeśli chcesz, całą tą regułę, tak jak teraz widzimy, polecam coś takiego zrobić, całą w ogóle razem z tymi właściwościami nawet. OK.
I zobacz, to jest ten dokładnie nasz przycisk, nie? Który tam mamy, ten hiperłącze. A, skopiujmy to na dół, że dobrze, kiedy to jest pod sobą też, bo kolejność raz, że ma znaczenie, dwa, blisko siebie jak są, to jest dobrze. I zróbmy taką, tak zwaną, to się nazywa pseudoklasa. Określa się tą nazwą pseudoklasą, dlaczego, to ja powiem może później, natomiast na teraz oznacza ona, że trzeba zrobić dwukropek po tej nazwie. Najlepiej razem, jak już ten, znaczy trzeba razem, tu nie ma opcji. I musimy tutaj napisać hover. Jak widzisz, trochę jakichś rzeczy nam podpowiada, ale jak zaczniemy pisać hover, to też nam podpowie. I hover to jest sytuacja, w której mówimy, dobrze, styluj tak ten element w momencie, którym na niego najechała myszka. I dotyczy to nie tylko elementu hiperłącza, ale najczęściej jest stosowane w hiperłączu. Czyli po najechaniu, żebyśmy widzieli, że to da nam jakiś efekt, no to my chcemy, żeby po najechaniu text decoration na przykład był ten underline, prawda? Dopiero po najechaniu, żeby pojawiło się podkreślenie. No to zróbmy zamiast tekst. Nie, tutaj zostawiamy. Ten element nienajechany już sobie napisaliśmy. Tutaj zróbmy underline i dodatkowo zróbmy, żeby jeszcze black był jakiś inny kolor. Czyli my w istocie napiszemy. Tym razem sobie. O, dokładnie. Klikam. Można też. Visual Studio Code pozwala nam wybrać z palety barw. I zapisuje je w RGB. RGB to jest skrót od red, green, blue. I mówi nam, jaka ma być moc danych kolorów w skali od 0 do 255. Czyli ty wybrałeś prawie taki pełny czerwony. Czyli mówisz, dobra, użyj czerwonego pełnego i 0 niebieskiego, przepraszam, zielonego, ale niebieskiego też 0, tak w tej kolejności. Więc to też jest inny sposób na wskazywanie kolorów, a gdybyśmy sobie przemnożyli, każdej opcji właściwie mamy, skoro od 0 do 255, więc mamy 256 razy 256 razy 256, tyle mamy opcji. Jakby ktoś to przemnożył, to pewnie gdzieś tam wyjdzie troszkę ponad 16 milionów. Tak. Opcji, których możemy tutaj użyć. Dobra, ale ty użyłaś RGB i to jest dobre określenie, zobaczcie w nawiasach, do tego przejdziemy, jeszcze o kolorach sobie pogadamy, natomiast z tej palety automatycznie nam zrobiło coś takiego. Świetnie, przynajmniej się opatrzymy, no to zobaczmy, czy to nam zadziała. Czy rzeczywiście teraz ten hover nam obsłuży najechanie? Tak. Czyli tylko i wyłącznie wtedy, jak na danym elemencie jesteśmy, to on zmienia kolor na czerwony i podkreślenie się pojawia. Przy okazji zobacz, że jak teraz będziesz chciała na Ana jedziesz, to zobacz, mamy tam link homepage, ale nie widzimy hovera, nie? Mówimy, a skąd ja mam wiedzieć, jaki jest hover? Jak mam go tutaj ostylować czy poprawić sobie? Zobacz, że obok filter, nad element style mamy filter i obok mamy hov. Naciśnijmy i możemy sobie wskazać różne. Nawet zobacz, mamy różne stany elementu. Między innymi jest taki stan, który jest hover. Jest stan visited i ten stan właśnie kiedyś, jak tam się chwilę zawiesiłem, to myślałem o tym, że visited, czyli widzieliśmy, że taki był, pamiętasz, fioletowy chyba, taki kolorek taki się robił. To jest właśnie taki visited. Możemy, zobacz, weź hover i zróbmy visited, zobaczymy, czy nam domyślnie tutaj coś podpowie. Wyłączmy hover na chwilę. Coś tam niżej jest? Niżej jeszcze? No nie ma, dobrze, ale gdzieś moglibyśmy to, akurat tutaj nam nie pokazuje w stylach przeglądarki, natomiast był ten inny kolor, ok, tam chyba jeszcze active możemy określić, w tym wypadku generalnie są te stany focus, jak coś jest aktywne, natomiast na razie się na tym nie skupiajmy, bo to są też częściowo rzeczy związane z formularzem, pewnie kojarzysz, jak formularz jest aktywny, to często jakieś pole w formularzu się robi, inny kolor ma. Czyli obramowanie się robi, to jest związane na przykład z focus. Ok, więc to tylko zwracam uwagę, że jest coś takiego, weźmy to w wizyty. To dobrze wiedzieć właśnie, żeby zobaczyć ten. Tak, gdybyśmy chcieli coś. Bo jak sobie najadę, to przecież to nie, zjadę to niestety, i nie zobaczę. Ale nawet jak najedziesz, to tutaj, nie zobaczysz. Tak. Więc nawet gdybyś nie wiedziała, że tutaj można w ten sposób, to byś nie wykorzystała narzędzia, bo samo najechanie i tak powoduje, że to jest, ciągle pokazuje zwykły element. Ok. Dobra, więc zrobiliśmy sobie, określiliśmy sobie to w ten sposób, no ale zobacz, teraz gdybyśmy chcieli dla odmiany, a będziemy chcieli zaraz stylować wszystkie nasze przyciski za pomocą, no dobra, w sumie to możemy to zostawić. Jeszcze tylko jedna rzecz, żeby ci pokazać, zróbmy font size link homepage, font size zróbmy tam większy. Odwołajmy się, żeby on był na razie 3 rem miał. Pamiętasz, co znaczy rem, do czego się odwołuje? Do globalnego tego. Do tego najwyższego rzędu, czyli w naszym wypadku HTML-a. Napiszmy 3 rem, zobaczymy, że
jest, bo jedną rzecz tutaj chcę ważną pokazać, zobacz, strona startowa i zobacz, że po najechaniu mogłabyś powiedzieć, no dobrze, ale ja nie powiedziałam, że po najechaniu ma być też 3 rem. A. Pamiętaj, że my tylko i wyłącznie zmieniamy to, co chcemy, żeby się zmieniło, piszemy w hoverze. To jest ten sam element, ale hover zachowuje się, że możemy w pewnej konkretnej sytuacji, w naszym wypadku hover oznacza po najechaniu myszką, jakieś właściwości możemy zmienić. Owszem, moglibyśmy tutaj nawet napisać font size 6 rem i wtedy rzeczywiście po najechaniu ten strona startowa by się zwiększyła. Ale rzadko tak chcemy robić, prawda? Bo to byłoby troszkę bez sensu po najechaniu, że się zwiększa, psuje nam cały układ strony. Tak jest. Więc zazwyczaj nawet po zmieniamy... Nawet pogrubienie by zepsuło, masz rację. Co prawda tutaj ciągle w jednej linii, ale być może font byłby trochę wyższy i trochę by w dół coś przejechało niżej, prawda? Więc to też nie chcemy, pogrubienie nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, a czasami jest, ale nie zawsze. Dobra, więc przejdźmy, słuchaj, Justyna, do tego, co mamy tam niżej, a mianowicie UL, LI, i wiemy teraz jedno, że chcemy, żeby w te planety znalazło się A. Potestujemy, czy da się tak łatwo zrobić. Spróbujmy zaznaczyć nasze całe planety, czyli tą jedną planetę, ten cały tekst. Spróbujmy zaznaczyć i spróbujmy teraz zacząć pisać znacznik A. Musimy go otworzyć. Ale to mi za... A, kontrol, cofnij i znacznik zacznij pisać. A. Ale to też nie to, co chcieliśmy. Też psuje, tak jest. Też psuje, bo zobacz, w tym wypadku zachowuje się w ten sposób, że tworzy nam z tego znacznik. Tak nie chcemy, żeby było. I tutaj fajną opcją, weźmy Ctrl Z, zróbmy. A jeszcze żebyśmy coś zmieniłam? Tu zmieniłam. Ale planety zmieniłam, masz, faktycznie. Zmieniłaś, tak. Zmieniłam. I teraz fajną opcją jest, żebyś wykorzystała klawisz Ctrl albo Alt, już mi się te edytory mylą. Zaznacz proszę, używając swojego kursora, najedź przed planety. Przed i naciśnij z Alt. I teraz nacisnęłaś, prawda? Nacisnęłaś raz. Okej, jest super. I teraz naciśnij z Altem przed Księżycem. Świetnie. I naciśnij z Altem przed gwiazdami. I teraz zacznijmy pisać A, bo chcemy, żeby te wszystkie, żeby dodatkowo, zobacz, zagnieżdżone w liście jest jeszcze dodatkowo hiperłącze. Świetnie, tylko cofnij, zrób cofnięcie, bo musimy A zacząć robić. W sensie nie używajmy tego. Znacznik, tak, znacznik oczywiście. Dobrze, zróbmy spację, napiszmy to sobie z palca. Href. Znak równości, czyli przypisujemy do hrefa. Teraz wszystkim przypiszemy, cudzysłów oczywiście, wszystkim przypiszemy hash, co oznacza w istocie, że będziemy ciągle na tej samej stronie, bo hash nie powoduje nam tutaj przeładowania tej strony. Zamknijmy, ale będzie hiperłączem już. Później w docelowej wersji, kiedy będziemy chcieli się przenieść na inną stronę, to sobie wpiszemy jej adres. Natomiast na razie w zupełności nam to wystarczy. I zobacz, jeszcze potrzebujemy hasha, za haszem zamknąć nas, cudzysłów. No tak. Świetnie. No, zrobiły nam się dwa, więc jeden wycofajmy. I teraz przejdźmy na koniec, przy czym teraz powinniśmy zrobić tak naprawdę wyjść z tego, co mamy, czyli możemy gdzieś kliknąć myszką w dowolnym miejscu, escape'em. Zobacz. I teraz na końcu za planetami chcemy zamknąć te A wszystkie. Czyli tu, niżej, pamiętasz, z Altem? I tu. I otwieramy nawiasy ostre, piszemy A. Zamykamy. O, nawet widzisz, ja nie powiedziałem. Sam zrobił. Jaki mądry chłopak albo dziewczyna. No dobra. Okej, mamy to w pewien sposób. I zobacz. I chciałbym, żebyśmy jeszcze jedną rzecz napisali, o której w pewien sposób też zapomnieliśmy, moglibyśmy razem to napisać. Klasy. Czyli też możemy w jednym miejscu, jakbyśmy mogli teraz po tym, przed hrefem albo po hrefie, napisać jeszcze klas. W każdym jakby z Altem tam użyła. Bo każdy będzie miał tą samą klasę. Klasy możemy używać wielokrotnie i po prostu, jeżeli chcemy tak samo ostylować elementy. Coś mieszam. Z Altem. Naciśnij w kilku miejscach, dobrze, zrób spację i napiszmy klas. Dobra, znak równości. I jak to nazwiemy? Menu button. Może menu BTN, menu myślnik BTN. Dobra, czyli przycisk menu możemy powiedzieć. Nazwa jest dowolna, kiedyś nie tak za długo nauczę cię trochę innych metod tutaj tworzenia nazw, które są profesjonalnie wykorzystywane. Taka metodologia, o której wspominałem, która nazywa się BEM, Block Element Modifier i zobaczysz, że dzięki temu, co prawda troszkę dłużej się pisze,
ale potem wszyscy wiedzą, o co chodzi. Na razie ManyBTM przy takiej małej stronie jak najbardziej jest ok. Dobra, stworzyliśmy sobie, zobaczmy, jak to wygląda na razie, to, co nam się udało stworzyć. Są linki. Tak, są linki, nas tutaj troszkę jakoś wezmę, żeby nas było widać, to linki, dobrze. Przy okazji zawsze możemy przenieść narzędzie programistyczne na lewą stronę, jak coś. No ale są linki, zobaczcie, gwiazdy, księżyc. Możemy? No pewnie. Tak, tak, możemy. Tam jest po prawej, te trzy kropeczki masz tam, ten, trzy kropeczki i zobacz, no tak, możesz na lewą stronę przenieść. Nawet na całość, tak? To jest, nawet nie, na całość wyjąć jakby okno z przeglądarki, że nie będzie przyklejone, tak. Mhm. Więc w naszym wypadku, o, i tak mamy super. A już chyba ja już mogę wrócić tu. Będzie tak wtedy. I zobacz, mamy gwiazdy, księżyc, planety, nie? Mhm. Próbujmy kliknąć w nie. Zobacz, można kliknąć, jest, bo jest klik. Tak, jest klik. Wszystko się wspaniale tutaj układa. Księżyc kliknijmy. Dobra. Nic się nie przeładowuje, tak? Nic się nie przeładowuje, bo jest, ale hasz się pojawił na górze, tak, został dodany jakby. Hasz też pomaga tutaj poprzez identyfikator, można robić sobie taką nawigację wewnątrz strony, że przenosi nam dane, ale to jest ble, 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 na razie kasujemy, nieważne. Mhm. Prawda? Więc dobra, więc prosiłbym ciebie, skoro mamy i zobacz, teraz do każdego z tych elementów możemy odwołać się jednocześnie, nie musimy pisać trzech stylów dla gwiazdy, księżyc, planety, każdy ma taką samą klasę. Więc odwołujemy się w CSS-ie do tej klasy. Czyli mamy już odwoływanie się poprzez znacznik do wszystkich elementów, poprzez identyfikator do elementów, które posiadają dany identyfikator, wiemy, że powinien jeden, i do klas, które powinny, mogą wiele używać. W naszym wypadku identyfikator to hash, a kropka to klasa. W CSS-ie kropka oznacza klasę tutaj, czyli kropka, nazwa klasy. Świetnie. Mhm. Mamy prawidłowy selektor, który oznacza weź wszystkie elementy, które mają menu BTN. Świetnie. I co im zrobimy? Może skopiujemy sobie kolor, black, text decoration i font size z tamtego górnego. OK. Mhm. Dobra, mamy. Jeszcze już tylko prośba do ciebie, żebyśmy teraz te nasze okna dwa, te dwie kolumny w naszym edytorze są równo. Może przesuniemy trochę w prawo, bo CSS nam, jak widać, zajmuje mniej miejsca. Świetnie, możemy sobie ten i wtedy nam się ładnie też widać tu wszystko, co tu potrzebujemy. No dobra, zapiszmy Ctrl+S, zobaczmy, czy to zadziałało. Mamy gwiazdy, księżyc, planety. One, zobacz, po najechaniu nie mamy jeszcze nic, bo nie określiliśmy hovera. Co chcemy, żeby jaki był hover się zrobił? Jak coś dziwnego, brzydkiego zrobimy? Poznamy nową właściwość. Czyli proszę cię teraz, żebyś się odwołała do menu butona, czy do wszystkich przycisków, w sytuacji, w której najedziemy na nie. Pamiętasz, jest coś takiego jak pseudoklasa. Wiem, że pamiętasz, ale przypominam nazwę wszystkim. Pseudoklasa. Pseudoklasa, czyli nadawana pseudo, dlatego, bo nadawana przez przeglądarkę w momencie najechania na ten przycisk. W momencie, kiedy najeżdżamy na jakikolwiek element, przeglądarka chcąc, nie chcąc, nadaje mu pseudoklasę sama w siebie, jakby tworzył mu pseudoklasę hover. Jeżeli my w CSS-ie napiszemy taką regułę dla takiej właśnie sytuacji, to ona zostanie wykorzystana. Jeśli nie, to nic się nie dzieje. Ale jeżdżąc myszką, jakby wszystkim elementom nadajemy hover. Jeżeli mamy dla tego określonego styl, to on zostanie uwzględniony. W naszym wypadku prosiłbym cię, żebyśmy zrobili nową rzecz, a mianowicie właściwość letter spacing. A to pewnie wywalić wszystkie. To wywalić, nie będziemy, ponieważ to są zmieniać te same właściwości. Nie, tak, tak. Nie, myślę, dokładnie. Jeżeli ich nie zmieniamy, to nie ma sensu ich pisać. Natomiast mamy ten letter spacing, czyli przestrzeń między literami. Określmy ją sobie na. Możemy napisać w pikselach, jak widzisz, w wielu tutaj formatach. Dużo. Natomiast my w pikselach sobie określmy, niech to będzie 5 pikseli. Wszystko jedno ile, ale po to, żebyśmy efekt zobaczyli, poznali nową właściwość, przestrzeń między literami. No i zobaczmy teraz, czy nam to zadziała. Czy w momencie, kiedy najeżdżamy, zobacz, jakie cuda, normalnie, wspaniale jest. OK, pozbądźmy się z naszego HTML-a strony startowej na stałe, bo już pamiętamy identyfikator, hash, nie potrzebujemy tego używać, chyba że chcemy stronę startową dodać do naszego w ogóle menu. No to dodajmy jako czwarty element, który będzie na górze. Jak to zrobić najlepiej? Pamiętasz, Justynko? Pamiętasz ten skrót, który pozwalał, że tylko jesteś w tej linii?
No, z altem. No Jezu, nie. No, 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 To no, no, zaznaczam. z altem i w dół strzałkę. No. Tylko ja to zrobię oczywiście jak zwykle źle, bo ja przenoszę. To z kontrolem. Ja to poprzenosiłam. Poczekaj, to już poprzenoszę z powrotem. Strzałka w dół. Tak Strzałka w jest. dół. Tak. Zgadza się. Dobra. Świetnie. Start, Start. skrót coś tam oznacza. Tak, start. Robimy. To sobie zostawimy, natomiast wywalimy ten. Możemy jeszcze chrefa przenieść, jak chcesz, do tej strony startowej. Czyli localhost u nas niech będzie 5500. A jeszcze lepiej, zrób tylko ukośnik. Tylko ukośnik. Co będzie oznaczało? Po prostu do tej strony, której jesteśmy teraz, ale na jej jakby początek. Będzie, czyli odliczymy w ten folder jakby od początku, prawda? I wywalmy to tutaj, pamiętajmy, a mieliśmy, pozbywamy się a. Dobra. Więc stworzyliśmy sobie coś takiego. Świetnie. Jak tam z czasem stoimy? Bo nie chcę przedłużać za bardzo. No nie Jeszcze wiem, bo mamy ty troszeczkę kontrolujesz czasu. czas. Ja u mnie jest tak mało, że nie wiem, chyba tam 50 minut mamy, tak? Tak. Ok, kliknijmy start tylko, żeby zobaczyć, czy nas. I zobacz. I start nam odświeżyło stronę w przeciwieństwie Tak. do hasza i przeszło do tej strony. Czyli jest już linkiem, odświeża nam. Pozostałe, jakby które do tej pory. I tak będziemy sobie nad tym pracować, więc spokojnie. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj jeszcze zdążyli zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, usunęli te kropki, po drugie, żeby menu było poziome. Prawda? Usuwamy kropki. Pamiętasz, mamy nasz zbiornik i mówiłem, że jest coś takie jak UL, które jest zbiornikiem na listę nieuporządkowaną i OL, order, porządek, na listę uporządkowaną. Jeśli teraz zmienimy na OL, żeby poznać, zmieńmy na OL, proszę cię, zamiast UL, to zobaczymy różnicę w domyślnym zapisie, która polega na tym, że mówimy, dobrze, pokazuj nam, widzisz, są docelowo cyferki. Zresztą Tak. nasze, tak zwane rzymskie, to żart, dzisiaj pierwszy, Nie arabskie, chociaż też załapałam, bo podobno się nie, tak, zamyśliła się, popatrzyłam, jak to dobrze, wygląda. dobrze, bardzo dobrze, taki żart na koniec prawie, no ale my używamy UL-a zazwyczaj, chociaż nie byłoby wielkim problemem, gdybyśmy też użyli OL-a, ale to tak trochę głupio. Więc UL i tak się pozbędziemy tej nazwy jakby. Zmieniliśmy sobie, no i zobacz, Justynko, prośba o To jest to, no, no. tak. Z powrotem. Teraz kropeczki usuwamy. Czy miało Tak. być OL zostać w Nie, końcu? nie, UL jest super. I teraz zobacz, możemy, i to już bym zrobił na górze tego naszego pliku CSS, co wynika z tego, że jest to taka ogólna zasada, którą chcemy stosować w naszym dokumencie. Czyli zrobiłbym to po body. Czyli te ogólne rzeczy, czyli jak mamy body, mamy ogólną rzecz, mówimy teraz, słuchaj, chcemy przeglądarko, żeby wszystkie elementy UL na naszej stronie nie miały takiego stylowania. Czyli piszemy UL. I piszemy w środku właściwość, która nazywa się list style, czyli stylowanie listy. I domyślnie widzisz, tam nawet disk był jakiś, nie? Zobacz, mamy różne. Circle, disk, decimal, jakieś tam dziwne rzeczy. Kto wie, No. to wie, co to znaczy. Ja wiem, co znaczy none albo none. I to jest najlepsze rozwiązanie, jakie możemy zrobić w listach. Bardzo ważne rozwiązanie. Zobaczmy w tym momencie. Nie ma. Zniknęły nam kropki. Okej, ale jeszcze, skoro jesteśmy już tutaj, to chciałbym, żebyś najechała na UL-a, który gdzieś tam mamy, który jest zbiorem wszystkich naszych LI. Teraz ja się pogubiłam, gdzie szukamy UL-a. Najlepiej wejść w diva wrapper, czyli wyżej tam po lewej stronie w elements, na samej górze. Mamy body Czekaj, w tym czekaj. momencie zaznaczone. Tak, dokładnie, tutaj w elementsach. Ja wiem, że ciężko się znaleźć, jak ja sobie coś mówię i patrzę na to, a tobie ciężko gdzieś to ten, to ja to rozumiem w pełni. Div tutaj mamy. Raper, zobacz, mamy nav, widzimy trzy kropeczki, czy coś jest w środku, UL, no i zaznaczmy UL-a samego w sobie. Nas interesuje UL. Ja pozbędę się nas na chwilę, żeby nas tu nie było widać. I zobacz, mamy UL. I napisaliśmy, możemy wyłączyć też tego hova, czyli ten domyślny pseudoklasy, bo nam nie są potrzebne, żeby nie zabierało miejsca. I zobacz, mamy list style none, to co dodaliśmy, nie? I zobacz, domyślnie list style type był disk. My powiedzieliśmy, w ogóle nie chcemy list style, czyli nie pisaliśmy list, myślnik style, myślnik type, bo musielibyśmy jakiś type wskazać. My powiedzieliśmy list style none. W ogóle nie chcemy stylować listy. Natomiast jest tutaj coś takiego jak padding i margin, nie? Zobacz. Mamy margin i mamy padding. Ja bym proponował te wartości domyślne, które jeden jest 1m, jakieś tutaj 40 pikseli, wyzerować. Bo zobacz, teraz to nasze menu jest odsunięte od lewej strony, prawda?
I to nie dlatego, że ten element LI jest, tylko dlatego, że ten padding jest tutaj w tym elementu UL, a nie dla elementu LI. Mhm. Więc wyzerujmy sobie to, na przykład pisząc margin i padding 0 w naszym UL-u. Zero wystarczy. Ale nie chciałam procent. Tak. Jeszcze się gubię tacem. Ale masz prawo. Z tym tabulatorem coś tu się można przerzucać. Nie, nie, ja to tabulator robi. A to dopiero ty. Padding. Zero. Dobra. Zapisujemy Ctrl S i zobaczmy, czy efekt, który chcieliśmy uzyskać, jest dobry. No jest inny, prawda? Tak. Okej. Okay. I teraz chciałbym, żebyśmy... jest, ale to może być... Czego gdzie jeszcze jest? No nie, na górze mają pewnie swoje... A zawsze możemy sprawdzić, czy gdzieś jeszcze jest, ale zobacz, UL nie ma. Być może LI pojedynczy ma element. Weźmy na LI, wybierz jakikolwiek LI, jeśli ten... LI też nie ma. To jest wysokość linii, jakby tutaj teraz określona, więc nie ma marginesu. To ta wysokość linii też jest do określenia, więc gdybyś bardzo chciała, żeby ona zniknęła, to sobie też z tym poradzimy. Nie, jest okej. Natomiast jeszcze chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili jedną rzecz przed samym zakończeniem. Obok siebie. Jest na to wiele, naprawdę wiele fantastycznych sposobów i część osób mówi, że są takie sposoby jak Flexbox, i grid, które poznamy i oczywiście one są najlepszym sposobem. Natomiast ja uważam, że wszystko powinniśmy zacząć od metody najstarszej, która jeszcze dzisiaj jest wykorzystywana w wielu technikach i to jest metoda, która daje nam taką jakby płynność strony. One elementy, zauważyłeś, że elementy układają się pod sobą, nie? Domyślnie, pod sobą. Natomiast my możemy tutaj napisać w tej naszej liście coś takiego jak float. Jakiś płynny float. Zobacz, i ten float ustawmy sobie na przykład left, od lewej. I co to oznacza? Że wszystkie elementy, które są w środku tutaj naszej listy, już jak to mówię, to zdałem sobie sprawę, że w złym miejscu to napisaliśmy, bo tak byśmy zrobili współcześnie dla Flexboxa, w którym ja już każdy z nas właściwie, kto tworzy strony, pracuje. Natomiast ten float left, wszystko napisaliśmy dobrze, tylko powinniśmy go napisać dla elementu LI. Czyli wykasowujemy stąd, ponieważ ja już zaraz powiem, co ten element dokładnie robi, natomiast on układa nam elementy nie pod sobą, a obok siebie. I nie dzieci, bo tutaj byśmy, jakbyśmy to rzeczywiście napisali UL float list, float left, to by dotyczyło UL-ów i obok nich. Nas interesuje LI. Wszystkie elementy LI mają się ułożyć obok siebie, jakby do lewej. Jest miejsce, układaj się. No to zobaczmy, jak to tam działa. Zobacz. Ułożyły się obok siebie. Nie ma tu żadnego jakby marginesu i tak dalej, ale to zróbmy od razu w tym naszym float left. Zróbmy też tutaj coś takiego jak szerokość. Napiszmy sobie width dwukropek 25%. Czyli, że każdy ma mieć 25% rodzica. UL jest na 100%, prawda? Więc zobacz, tutaj jesteśmy prawie dobrze, prawie dobrze. Ułożyło, każdy ma 25%, ale wiadomo, że one mają różne długości, tak. Prawda? Teraz przyciski wszystkie, jak sobie najedziemy na LI, zobacz, najedźmy sobie na każdy LI, to zobaczymy, że ten każdy LI tutaj ma 25%. W sensie widzimy to po tym, ile zaznacza elementu. Zobacz, start. Jakbyś nas wjechała po kolei, nie? Ale tu pokazuje, ile tekst zajmuje, a tu ile cały element, tak? Tak, bo ten w środku przycisk nasz, ten tekst jest tylko wa, hiperłączu. To sobie też nad tym popracujemy. To wszystko sobie dopracujemy. Na razie, jak widzisz, zajmuje 25%. Zamknijmy, to trochę lepiej będzie wyglądało, powiedzmy, jak... Zamknijmy może X-em tutaj, bo tu wiele rzeczy przed nami do stylowania. I zobacz niżej, teraz mamy... o, ja wezmę może ten. Teraz wydaje się, nie, że te przerwy są większe. Każdy z tych elementów zajmuje 25%. Tak to wygląda. Natomiast przed nami wyśrodkowanie... I tak dalej. Jedna tylko jedyna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj kończąc naszą przygodę z tym menu zrobili, to jeszcze po najechaniu konkretnego przycisku, żeby on miał, zmieniał kolor.
Póki co po najechaniu konkretnego elementu listy, bo przycisk u nas jest A, po najechaniu konkretnego elementu listy, który stanowi jakby przycisk, zobaczycie, myślę, że menu jest najtrudniejszym takim elementem, którego się jakby na początku uczymy. I okej, odwołujemy się, zobacz, do LI, przy czym nie LI samo w sobie nie chcemy, tak, bo to tutaj to dlatego, że zrobiliśmy UL-a, który jest ogólny, skopiujmy sobie całe te nasze LI i LI hover niżej, czyli tą regułę tą i tą niżej, którą mam od razu dwie, Ctrl X, wykasujmy stąd, wytnijmy stąd i na sam dół przenieśmy sobie do elementu tam, gdzie zaczynamy tworzyć nawigację. Okej, tu mamy, zobacz, okej. Więc jesteśmy, zobacz, menu button, po co nam teraz, poczekaj, nasz menu button dotyczy A, prawda? My na razie jesteśmy w liście. Czy możemy zrobić na przykład klasę menu list, czy dla dzisiaj nie będziemy już kombinować, nie kombinujmy, bo kończy nam się jak godzina. Chcesz. Nie kombinujmy, po prostu wklejmy nad to menu button, bo zobaczcie, chcę tylko, żebyś ty to pewnie rozumiesz, ale nie wiem, czy wszyscy tutaj zwrócili na to uwagę, że mamy dwie rzeczy w naszym przycisku. Po pierwsze LI, które jest kontenerem dla tego elementu listy i sam przycisk w środku, jakby hiperłącze, którym jest A. O co tu chodzi, to ja wytłumaczę dokładnie w przyszłym naszym spotkaniu kolejnym. Natomiast teraz po prostu zróbmy rzeczywiście LI hover, no i dajmy tutaj background color na przykład czarny, tudzież inny, przepraszam, czarny powiedziałem, wybierz sama. Nie, no czarny. Chcesz, czarny i kolor w środku niech będzie yellow, też pięknym, z czarnym się ładnie komponuje. Tak jest. No i zobaczmy. A, bo to przecież muszę najechać, żeby zobaczyć, ale nie jest ale yellow. Kolor nie jest yellow i to jest dobre. Dlaczego ten kolor nie jest yellow? A to wynika z tego, że zobacz, naszym kolorem jest jednak A, czyli my po najechaniu zmieniamy A, a nie LI, czyli to wewnątrz chcemy zmieniać. Po najechaniu na ten element, no i tu trochę rzeczy musiałbym już wytłumaczyć, ale tu jeżeli napiszesz rzeczywiście kolor yellow, to czy przekopiujesz? Tak. Obiecuję, że to jest najtrudniejszy element, jaki tam będziemy mieli teraz, żeby sobie zmysłowić, co jest tam wbudowane w co. Natomiast na teraz rzeczywiście możemy to zostawić w ten sposób. To nie jest do końca dobre, to jest złe nawet, bym powiedział, rozwiązanie. Bardzo mamy złe, dwie rzeczy tu w jednym. Jest... Zobacz, tu jest przycisk, tak. Ten LI jest większy niż A. Tak. Bo A ma wielkość tylko tego napisu, a LI ma wielkość 25%. L jest większe w tym momencie niż A, a muszą być tej samej wielkości i to sobie zrobimy w przyszłym naszym spotkaniu, więc na teraz, żeby nam się to nie gryzło, to proponowałbym ten background, który mamy dla LI hover zakomentować i na tym byśmy skończyli dzisiaj, czyli możemy albo całą regułę, albo tylko tą właściwość. Już nie pamiętam, zaznaczmy jak się komentuje. Control slash. No tak, można ukośnik można skojarzyć, że to się ukośnik tworzy. Tak jest, dokładnie. I Ctrl S zapiszmy i zobaczmy, żebyśmy dzisiaj z tym biało-czarnym nie mieli problemów. Nie, jak się ktoś gubi z tym, to niech się nie przejmuje, bo sobie to wszystko wyjaśnimy, co w czym jest zbudowane w następnym naszym spotkaniu. Tak? Tak jest. No dobra. Bardzo ci dziękuję, Justynka, za cierpliwość, za wielką chęć uczestniczenia w tych zajęciach naszych. I pozdrawiam, nie przedłużając. A teraz do roboty. Tak jest. Trzymajcie się. Hej, tak hej. Tak jest, do zobaczenia, hej. A, bo nas nie widać było. Ja chciałem, żebyśmy się pożegnali tak, bo my tu zniknęliśmy. Pa, pa wszystkim. Do zobaczenia, do zobaczenia.